przedstawiciele Związku Zawodowego Solidarność, drodzy przedstawiciele grup parafialnych, drodzy bracia i siostry, to jakby kolebka Solidarności. Stanisławówka to jakby kolebka prawdziwej miłości do ojczyzny, tu w Płocu. Bo nie można kochać Pana Boga. Nie można, jeśli ojczyzny się nie kocha. Bo kiedy ktoś mówi, a ja, mnie tam nie obchodzi, świadczą podziękowania składane na ręce przedstawicieli parafii Dwa Tygodnie Temu.
przypominał nam, że wolność trzeba stale zdobywać, nie można jej tylko posiadać, i powiedział, że nic nie jest zadane przez przypadek, a każdy moment naszego życia trwa w boskiej obecności. Z wdzięcznością dziękuję, żeś prowadził nas, księdze, nie tylko ścieżkami wolności, ale przede wszystkim przypominał, że tylko oddawszy się Panu Bogu, możemy poczuć się w pełni wolni i dumni. Niech te słowa anonimowej parafiany będą także naszym podziękowaniem. Dziękujemy za te wszystkie dzieła, o których tak pięknie ksiądz Wojciech powiedział w czasie swojego kazania. Szczęść Boże w nowym miejscu pracy. Będziemy się modlić, pamiętać. Dziękuję. Za odprawianiem mszy świętych, o beatyfikację, a później sprowadzenie relikwii, błogosławieństwo.
błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki za zbudowanie włoskiej drogi krzyżowej, za dwa ożywienia chowania tradycji katyńskiej, nasadzenia dębów katyńskich, corocznych różaniec przy krzyżu na cmentarzu komunalnym, modlitwy przy obchodach Dnia Święta w pamięci ofiar zbrodni katyńskich, za opiekę biszkarską nad miejskim sprawcą i pochówku generała Zygmunta Paderewskiego i innych powstańców styczniowych, za opiekę biszkarską nad utrwaleniem pamięci narodowej, rocznicę podpisania porozumień gdańskich w roku 1980, obchody święta Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, obchody Narodowego Święta Niepodległości i inne. Za wszystko najserdeczniej dziękujemy. Życzymy wielu łaski Bożych, opieki Maryi i błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki na dalsze lata posługi Panu Bogu, Kościołowi i naszej Ojczyźnie. Thank you.